Siemanko, powitać. Dzisiaj mam taki... Kurde, co jest zachrypnięty. COVID. Taki temacik. Znaczy dziwna sprawa. Nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo na Facebooku można rzeczy kupić. Nie? I to nie tylko jakieś ubrania, samochody pierdoły, motory i inne takie sprawy. Ale nawet i kuźwa już żywność. Nie? Tylko problem tkwi w jednym. Jeśli ktoś ma założoną działalność gospodarczą, prowadzi restaurację, bądź jakąś taką, powiedzmy, kuźwa jadłodalnię, no to na pewno jest przeszkolony do tego, żeby jakieś tam sobie jakąś żywność robić, tak, i sprzedawać. Na kasę nabijane, podatki oddane i pasuje, nie? Teraz z innej beczki. Dawno, dawno temu u nas w miasteczku była afera w jednej z pizzerni. Dosyć słynna pizzernia, nie będę mówił jaka, bo to już bez sensu. Aczkolwiek może jakiś artykuł by wam wstawił. No i słuchajcie, i patrzcie teraz na to zdjęcie. No, słabo widać, bo wiadomo, twarz zakryta, ale widać osobnika. Pewno jest to facet. Znaczy na pewno facet, nie? I za nim leży hałda ciasta. Już wykulana, tak? Do zrobienia pizzy, żeby zrobić te kuleczki, tak? No i się okazuje, że ten pan, żeby wymieszać to ciasto, używał zaskakującej części ciała, wam powiem, nie? Nie wiem, czy on to mikserem mieszał. Chociaż jak on to zrobił, to nie ma zielonego pojęcia. Musiał mieć niezłą pytę chyba, bo... No, słuchajcie, mieszał ciasto swoim prąciem kuźwany. Nie wiem, czy akurat z finiszem bawił się, czy bez finiszu. No, ale ofera była gruba, nie? Słuchajcie, no co to mówić, no kurde, skoro ktoś gwałci ciasto do pizzy i potem stawia to na fora typu samotni, takie tam pierdoły, data zone i te sprawy. Akurat stamtąd gości został wyśledzony. No to się robi niezły kuźwa syf, tak? Oczywiście się zapytacie, co się stało z tą pizzernią. Afera była wielka, bo to poszło na cały świat. Cały świat. Na całą Polskę, sorry. Pewno gdzieś tam mogliście wyczytać to, jak pan z pizzerni gwałcił ciasto przy pomocy swojego 21 palca. A następnie oczywiście robił z tego kuleczki, ciasto, obuch i sprzedawał, nie? Tylko mówię, tu jest pytanie, czy dodawał coś od siebie, jakiegoś tam sosiku, czy nie? Słuchajcie, no to jest po prostu totalna porażka tej pizzerni. I ja jako kucharz, nawet nie mam słów, żeby określić, jak tak można... stary zrobić, nie? No bo to jest coś niesamowitego, no kurwa, co trzeba mieć w głowie, żeby stary, no wyciągnąć, rozumiesz, swoje prącie i gwałcić ciasto do pizzy, nie? No patrzcie, no kurde, czy to jest normalne? Wstawiać zdjęcia, kurde, mówię, na jakichś tam forach, data zony i inne takie pierdoły, no to jest, no, karygodne, nie? Pizzernia oczywiście została zamknięta. Gość się ulotnił, gdzieś tam jakieś przebłyski były, że ponoć się powiesił czy coś, bo ludzie na niego wsiedli. A gościu żyje, ma się dobrze, z tego co gdzieś tam słyszałem, i gdzieś w Poznaniu jest. Nie wiem, czy pracuje w jakiejś pizzerni, oby nie, nie? Bo nie mam zamiaru, żeby ktoś tam w przyszłości próbował jego jakże zajebistego sosu czosnkowego z jego własnym dodatkiem. Słuchajcie, no rzeczy w gastronomii się dzieją, tak? Też pamiętam, jak się uczyłem za kucharza. Była taka grupka osób z Obornik, którzy centralnie lali do barszczu, żeby był kwaśny. Bo nie mieli kuźwa octu, nie? Takie rzeczy się słyszy. Naprawdę się słyszy. Osobiście mówię, w tej chwili jak tak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to jest po prostu dramat. To jest po prostu dramat, nie? Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, myślą, że sobie zrobią jaja, ale to niestety, no. Fajnie się robi jaja, nie? Dopóki ty na tym sam nie ucierpisz.
A mówię, a tutaj miasteczko, no powiedzmy 10-15 tysięcy ludzi i wiesz, no pizzę sprzedawali na lewo i prawo. Znaczy nie na lewo, chociaż cholera wie, po tym co tam się działo, to pewno i na lewo. Na lewo w sensie, że kucharz sprzedawał, żeby sobie dorobić. Tak się kiedyś robiło. W Poznaniu, w Pizzy Sky. O Jezus. No tak, nie? I teraz zobaczcie, to się działo przed COVID-em, tak? Przed COVID-em, praktycznie początki COVID-u. Gdzie jeszcze restauracje nie były pozamykane. Później przed COVID restauracje nam pozamykali. Restauratorzy mieli masę problemów finansowych i inne takie sprawy. Ponownie to wszystko się otworzyło i teraz zobaczcie, co się dzieje. Dużo na forum, nie tylko mojego miasteczka, pewno i gdzieś tam waszego, czy w okolicach, gdzie wy mieszkacie, można zauważyć, jak panie produkują swoją żywność w domach i je sprzedają na Facebooku. Ja się teraz pytam, czy taka pani, która sprzedaje, robi swoje wyroby i sprzedaje na Facebooku, czyli robi masową sprzedaż żywności, czy taka pani dostała zgodę od sanepidu, czy ma założoną działalność gospodarczą, czy odprowadza podatki, czy żywność jest przechowywana w sterylnych warunkach, takie jak powinny dana żywność być przechowywana, czyli lodówka, wiadomo, i takie tam sprawy. Czy to jest opakowane, czy myje ręce przed zrobieniem jakiegoś gnojstwa, które ona sprzedaje, bądź co z tym, wiesz, dalej robi. Data ważności produktów, data ważności danego towaru wyprodukowanego, bo ty nie wiesz, stary, czy to, co ona tam narobiła, jakiś kurwa gołąbków, czy pierogów, kurwa, ruskich, czy nieruskich, czy one nie były zrobione, kurwa, miesiąc temu, nie przeleżakowało sobie tydzień w lodówce, stare, nie? Zobaczmy, tak się upieraliśmy na ten COVID, tak? Maseczki, mało tego, niektórzy kiedyś tam pisali, a czemu ja rękawiczek nie używam, gotując w pracy? Ponieważ ja jestem po badaniach, ja wiem, że jestem zdrowy, mi nic nie jest. Myję ręce, dezynfekuję, czyszczę swoje stanowisko pracy, myję ręce po każdej pracy i przed każdą pracą, którą będę wykonywał. Także warunki BHP muszą być naprawdę zachowane. I teraz czy taka pani, czy pan, który robi masową żywność i sprzedaje na Facebooku na lewo, czy on coś takiego, czy ma pojęcie w ogóle na temat, jak to się mówi w angielskim, food hygiene i na takie pierdoły? No kurwa, nie sądzę, nie? A ludzie się łapią jak kurwa tępe dzidy i walą, kupują. Ja widzę po forach u nas to jest, stary. Ale to nie tylko, że żywność. Ciasta, jakieś pierdoły, kurwa. Jak ktoś tam wystawi jakąś kruszankę, człowieku, lecą jak pojebani, nie? Tak, biorą, kurwa, wszystko, kilogramami ciasta, kurwa, będą brali. Gołąbków se, kurwa, nakupują. Ludzie, pomyślcie, kurwa, naprawdę pomyślcie, co wy kupujecie i co wy jecie. Burzycie się, kurwa, że w sklepach, bo to chemia, sremia, chuj wie co jeszcze, bo to, kuźwa, niezdrowe, ty. A tu na lewo od, kurde, kobity, człowieku, która cholera wie, w jakich warunkach daną żywność produkuje, sprzedaj na Facebooku, lecimy, kupujemy w kilogramach. To jest dramat, nie? Ja się dziwię, naprawdę się dziwię właścicielom restauracji, że nie donoszą na takie sprawy, bo ja rozumiem, słuchajcie, dobra, no wojna na Ukrainie, okej, okay, mamy ludzi z Ukrainy, ci, którzy potrzebowali tej pomocy, dostali tą pomoc, ci, którzy przyjechali, kurwa, Porsche Cayenne'em, takiej pomocy nie potrzebują, a jest jeszcze masa ludzi w Ukrainie, których nie stać na to, żeby w ogóle wyjechać z kraju, bo nie mają jak się wydostać i ci ludzie też potrzebują pomocy. A tutaj przyjdzie obojętnie ci, kurwa, kto i ci wpierdala pierogi ruskie albo, kurwa, gołąbki będzie sprzedawał na Facebooku, bo dobra, może są smaczne. Ja nie wnikam, czy są dobre, czy są niedobre, jak to smakuje, pal to licho, z czym jest zrobione. Ale, kurwa, no tak nie może być, nie? Jak ja bym był właścicielem firmy gastronomicznej, to ja bym taką osobę podpierdolił, szczerze mówiąc. I to naprawdę, szczerze mówiąc, bym taką osobę podpierdolił. Bo raz, że restauratorzy teraz przy tej inflacji próbują się jakoś utrzymać, nie zawsze tu chodzi, mało tego, dają miejsca pracy innym ludziom,
i chcą się, mówię, utrzymać tych wszystkich, tak, utrzymać swój biznes. A tu przychodzi, kurwa, Halina z podczepaka i mu, kurwa, gołąbki na Facebooku sprzedaje. No człowieku, no, o czym my tu mówimy? Nie wiem, do czego to wszystko zmierza. Mówię, ja rozumiem inflację, srację, jest jak jest i lepiej nie będzie. Aczkolwiek do takich rzeczy nie powinno dochodzić, tak. Nawet tak kiedyś tam też patrzyłem, no kurde, babka tutaj piękne torty robi, naprawdę coś zajebistego, ciasteczka przydekorowane, no obłęd, naprawdę obłęd. Z ciastami do tej pani to ja w ogóle nie mam startu i nie wiem, czy ktokolwiek z naszej gminy by miał. Ale skoro ta pani jest taka dobra, to niech idzie do jakiegoś, kurczę, jak to się nazywa, kuźwa, kawiarni i niech złoży swoje podanie o pracę. Niech pokaże swoje portfolio, zdjęcia, jak ona to robi. Na pewno taka osoba zostanie doceniona i dostanie bardzo dobrze zarobkową pracę. No ale kurwa nie, jak taka pani myśli, że ona będzie się sprzedała na Facebooku bez żadnego halo, bo ona może, nie wiem, może w Ukrainie tak można. Najwidoczniej już u nas teraz też, bo to bardzo fajnie się przyjęło, a ludzie się sobie nie zdają sprawy, co się dzieje. No to sorry, winę tu, nie? Żeby nie było, że później będziecie pisali, że kuźwa ktoś się zatruł salmonelą. Bo przypominam, kupując jajka, trzeba je wyparzyć nawet w domu. Nie wiem, czy dalej wyparzacie te jaja, czy nie wyparzacie, czy jak wy tam sobie robicie obiadki, śniadanka, kolację w domu, to tam wasza sprawa. Nikt nie będzie oczywiście w to wnikał, ale kurwa nie sprzedajcie tego na Facebooku, do cholery jasnej. Tak nie może być. Żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko takim osobom, że sobie coś tam lepią w domu, ale bez sprzedaży, kuźwa, komercyjnej. Bo to wiesz, znaczy komercyjnej. Bez sprzedaży masowego żywienia na Facebooku. Skoro taką sprzedaż chcesz prowadzić, możesz sobie firmę zarejestrować jednoosobową, płacić normalnie podatki, tak jak to każdy porządny obywatel mający firmę w Polsce robi. Zgodę od sanepidu. Musisz mieć warunki na to. Musisz mieć miejsce do przechowywania żywności. Nie, że ty sobie narobisz, kurwa, kotletów jakiś tam, cholera wie, na sprzedaż i to będziesz trzymał te swoje kotyciki w tej samej lodówce, gdzie ty masz swoją prywatną żywność. To musi być zalakowane, opisane, daty porobione, żebyś wiedział co i jak. Chcesz takiego zrobić? Zrób to legalnie. Ale nie wpierdalaj, kurwa, innych restauratorów na minę i przy okazji, żebyś kiedyś, kuźwa, ludzi nie otruł, bo będzie gnój. Tyle chciałem powiedzieć. Oczywiście ja nie mówię, że to ty robisz, tak? Tylko mówię, że coś takiego ma miejsce i naprawdę to jest coś niesamowitego, nie? Naprawdę dziwię się ludziom, którzy chyba zapieprzają. Zobaczy coś na Facebooku i leci jak dżida. Bące musi, kuźwa, wpieprzyć. Pieroga, kuźwa. Jakby w sklepie, kurwa, pierogów nie było. Albo niech se sam zrobi. Jak nie umie, napisz, dam ci przepis, kuźwa. Zresztą pory w internecie. To było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Już niedługo wyjazd. Lecimy na 3 tygodnie na morze. Moi drodzy, na semi-sub. Platformę 3 tygodnie. Zapierdalanki. Myślę, że tam już coś nagram. Nie wiem, jeszcze nigdy tam nie byłem. Zobaczymy, co tam się okaże, także dobra, kurwa, śpierdolił. To na tyle, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.